Znowu się spotykamy. Cześć kochani, nawet mój królik się przed chwilą obudził, jak go przestraszyłam tym znowu się spotykamy i właśnie faktycznie znowu się spotykamy. I przygotowałam dla was serię takich odcinków, żebyście mogli się nawiązać znowu do tej szarobury, złej, nudnej, złej szkoły. A dokładnie to będzie 7 odcinków przez 7 dni o godzinie 15. Wow, spodobają wam się, uwierzcie, będzie świetnie. A teraz nowe intro. Nacisnąć tego pięknego czerwonego przycisku subskrypcji, ponieważ on sam się prosi, aby go przycisnąć. I żeby być na bieżąco, wciśnijcie piękny dzwoneczek, bo czemu nie? Kto nie lubi pięknych małych dzwoneczków? Znudzona plecakiem z tamtego roku i tamtego roku. Żegnamy i stary rok szkolny i stary plecak. Ale zaś witamy nowy plecak Lamusia z Lamami. I no i witamy go. Ten plecak ma tutaj przygródkę. Przygródki na jakieś, można powiedzieć, paszporty, jakieś karteczki małe. Taka zasuwana przygródka także jest. O, zobaczcie, nie widać może za mocno, ale będzie widać. Tutaj przygródka. Jest jeszcze następna przegródka. Wow! Możecie tu... Chwila. Możecie tu chować kanapki. Znaczy w pudełku oczywiście, żeby go nie usmalcować. Kanapki, soczki, nie wiem, co wam przyjdzie do głowy, aby nie cegły. Ma też pomponiki. Takie piękne. I jest taka wielka przegródka. Ale gdzie chowamy kredki? Chowamy kredki w piórnikach. A że już włożyłam sobie tutaj pierniki, piórnik wygląda tak. Plecak został kupiony w Empiku, piórnik został kupiony w Biedronce. Piękny jest, moim zdaniem przecudowny. Plecak kosztował 99 zł, 99 groszy, ten chyba tak 17 zł. No to powiedzmy, że odłożymy go tutaj koło starego tego plecaka, ale go wezmę do szkoły spokojnie. Ten piórnik bardzo mi się spodobał, uroczył mnie swoją... Jakże piękną postawą. Piękny jest. Jakoś duży nie jest. Ale zmieszczą się na pewno kredki. Będzie na plastykę. Piękny. Też go odkładam. Zapomniałam wam pokazać, jaki ten jest w środku. Jest naprawdę przeschronny. Nie umiem tego wymówić. Logopeda pomaga i tak. No. Dużo zdziałał. Tutaj ma takie przygródki na różne takie kredki. Tu też można kredki chować. Tu jeszcze z tyłu można coś schować. Jak się uprzecie. Dla mnie jest świetne. No, żegnamy teraz rzeczy przygródkowane, pudełeczka i witamy inne rzeczy. Przecież pisać. To jest bardzo ważne w szkole. Zeszyty. Zacznijmy od tych cienkich. Oto jest zeszyt z jednorożcami. Piękny. Cieniutki. Taki zeszycik. Z rzeczami, z jedzeniem. O, proszę, proszę, piękny jest. Taki z liskiem. Bardzo mi się podobał. O, proszę bardzo. I nadal mi się podoba. I te wszystkie zeszyty to były cienkie zeszyty w kratkę. Teraz zeszyty troszkę grubsze. Pierwszy zeszyt jest to zeszyt z Lamą. Taka jest okładka tutaj. Tak wygląda tutaj. Linia. O tak. Bardzo mi się podoba. Następny taki. Też jest przecudowny. Trochę taki a la Galax. Tęcza.
Klinia. Kupiłam takie 3 zeszyty. 3, po prostu 3, bo są z lamą. O, proszę, kratka. To ten sam. Takie kupiłam w tamtym roku już. O, ale one są taką okładką, że tylko tutaj piszecie już i nie musicie naklejać naklejki jakby. Znaczy naklejkę naklejacie, ale nie musicie nakładać okładki. O, tak wygląda. Mam ich sporo. Różnych kolorów. Z lamą. Bardzo mi się podobał. Jedyny. O, tak wygląda. Kratka. Tamtym też był kratka. Taki. Tutaj można namalować coś. Znaczy pokolorować to. Jest bardzo ładny. Kratka. Matematyka. Idealny do matematyki. Bardzo mi się podoba. Ten jest przeuroczy. Musicie to przyznać. Taki. O, był taki. O, wielbłądy. Bardzo fajny temat, bardzo ładny. W środku nic nie ma, krateczka. Jednorożce. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem mojej siostry. Nie, chyba mój. No, też linia tym razem. O, taki. Bardzo ładny. Też w środku nic nie ma, ale jest kratka. Taki. Bardzo mi się podoba z pingwinkiem, z takimi piórkami. Linia. Konik. Konik jest bardzo ładny. Krateczka, o. Z tyłu tak. Spadnie młody, tak trudno. Kotek. Kotek z gwiazdeczkami. Piękny. Linia. Czyli mogę go brać do angielskiego też. New York. Potwór. Idealny dla takich dzieci, ludzi, którzy lubią potworki, stworki. Stworki, potworki. I ten, co już wam pokazywałam, to jest trzeci taki sam zeszyt. No. I to są wszystkie takie trochę grubsze. No, teraz najgrubsze zeszyty. Dwa są bez twardej okładki, ale to w sumie też dobrze. No, więc zaczynajmy. Ostatnia partia zeszytów. Tematyka trochę muzyka. Taki jest w środku. Kwiateczka. Proszę, bardzo ładny. Z kasetą. Ten. Lamy. Lamy zawsze muszą być. Lamy zawsze będą w środku. Taki, też kratka. Tutaj proszę, panterka, gruba kładka. Z tego roku kupiony też. Praktycznie wszystkie są z Biedronki. O, tu są linie. Trochę wydaje mi się, że są żółte kartki. Tak mi się wydaje, że są pożółkniałe. Znaczy nie pożółkniałe, po prostu będzie się łatwiej mi pisać, bo ja wolę żółte kartki. Możecie w komentarzu napisać, czy wolicie żółte, czy jak czytacie na przykład, czy takie bielsze w książkach. No, tutaj mamy, z tamtego roku kupiłam sobie ten zeszyt, ale szkoda mi było go wykorzystywać, bo jest, przyznajcie, on jest przeuroczy, przepiękny, wygląda tak z tyłu. I linia. Dalej. I relaks, coś tam. I to jest akurat zeszyt z Pepko. To jest zeszyt z Pepko. Tak, to jest zeszyt z Pepko. Moja siostra się krzywi. Wygląda on w środku tak, widać, że jest trochę inny. No, krateczka, bardzo ładne. Religia. Ze względu, że chodzę na religię w szkole, to muszę mieć zeszyt do religii. Bardzo mnie to zdziwiło, bo jest naprawdę ładny jak zeszyt na religię. Jak na zeszyt na religię. W środku jest taki, to muszę już pokazać. I ma te rysunki, ale to nie będzie jakoś mocno przeszkadzać. Taki też mi się mega podobał. W środku jest naprawdę ładny. I to jest kratka. Religia też była kratka. Matematyka, też matematyczny, tylko tak jak było wtedy, matematyczny, ale trochę inny. Taki, o, i krateczka, standardzik. I arbuzik, niam, 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 kocham arbuzy. I też trochę takie żółtawe kartki, ale to lepiej dla mnie. I linie. OMG! Komiksowy, taki bardziej komiks. Linie, też takie trochę żółtawe kartki. No, i to są wszystkie zeszyty. Wracajmy do innych rzeczy. W Biedronce, jak wiecie, teraz pojawia się naprawdę fajna kolekcja i większość rzeczy będzie z niej, ale będę mówiła, kiedy nie będą z niej. Akurat to są rzeczy z Biedronki. To są długopisy z króliczkami i z marchewką. Gdy naciśniemy, króliczek się chowa. Powtórnie powtórzymy. Czymś trzeba pisać? A właśnie! Teraz przygotowałam dla was długopisy. Niektóre są ze Biedronki, niektóre nie. Powiem to. Powiem po prostu, z jakich sklepów są. Są to bardzo fajne długopisy. Teraz 3. W opakowaniu były 3 długopisy. Są naprawdę słodziutkie. Mi się naprawdę podobały. I tak, jest marcheweczka i 2 króliczki.
i są dwa niebieskie, jeden czarny, tak piszą. I są naprawdę fajne. Teraz pokażę Wam zbliżenie i zbliżenie wygląda tak. I teraz mamy dwa zielone długopisy. Ten był z Pepką, kupiony przez moją przyjaciółkę, a ten oto jest kupiony przez moją mamę z wycieczki. Ten po prostu ma takie oczka, ten ma takie oczka, ma tutaj taki gumowy ogonek i normalnie piszą, to są zwykłe długopisy. Można powiedzieć, że oba to pióra, ale w innym wydaniu. To jest pióro takie różowe, zwykły długopis niby, ale jest fajne. Po prostu piszę tak jak zwykły długopis, więc już odkładamy, pokazałam. A to jest takie pióro, po prostu pióro, jeszcze nawet nie odpakowane. No i kochani, w tych to są, przechodzimy do żelowych, też znowu. Te są, w każdej paczce są po cztery, te są takie, bardziej kolorowe. Te są ale przezroczyste, które nam się bardzo podobały. Te są czarno-białe, te są takie bardziej kolorowe. I w każdym są dwa niebieskie i dwa czarne. No i kochani, tutaj w tej paczce były cztery długopisy, ale my się porozdzielałyśmy sobie między siostrą, między mną a siostrą. Wyglądają one tak. Zaraz będzie zbliżenie. A to są takie też żelowe, bo to są żelowe. Ponczusie z ponczusiami i niebieski i czarny. Zmywalne, zmazywalne. No i teraz przechodzimy do rzeczy trochę z lamami. Oto długopis, taki różnokolorowy i ołówek z lamą, jeszcze go nawet nie odpakowałam, bo czekałam aż to nagram. Tu gumka jest taka, gdzie można wsadzić na różne ołówki i ona jest właśnie gumką z lamą, a tutaj mamy taki długopis kilkukolorowy. Ten ołówek jest trochę stary, został kupiony w Tigerze, a ten jest z Biedronki. I bardzo mi się podobały oba, więc stwierdziłam, że Wam je pokażę. I kupiłam też różne flamastry i też dostałam, tą paczkę dostałam. Bardzo, bardzo dobrze piszą, bardzo są fajne, bardzo mi się podobają. Następną paczką są takie z Biedronki, one mają tutaj cekiny i to są też stempelki, ponieważ można wystemplować nimi gwiazdkę. Dalej. To są trochę też starsze, ale bardzo je lubię, bardzo do nich wracam, lubię do nich wracać, pisać nimi i są wygodne. Flamastry z jednej strony gruby, a z drugiej cienkopisy. I kredki. Te kredki są takie, jak kredki do ust można powiedzieć, jak takie szminki, ale no, one są takie, że widać je nawet na skórze. Bardzo fajne. No i teraz dwie paczki jakby farb. To są farby z Ikei i te farby są o takie, tu mamy farby. A w środku jeszcze są dwa kubeczki i dwa pędzle. Taki fajny gadżet, można tak powiedzieć. No dobra, potem się szykuję. I jeszcze takie farby, które mnie bardzo ciekawią, nie mogę się doczekać, aż będziemy robić jakieś próbki, ale na razie tego nie zrobimy. Są farby i one mają tutaj ala pędzelki, wyciskasz farbę i malujesz. Jestem bardzo ich ciekawa. Są z Biedronki, a te farby były z Ikei. No i to wszystko, jeżeli chodzi o farby i rzeczy do pisania. Ale przygotowałam też dla Was bonusik. I tym bonusikiem są rzeczy takie inne. No, będą bardzo fajne. Zacznijmy od takich rzeczy bardziej spożywczych. Lamy. Lamy to moje rzeczy, więc życie, więc musiałam kupić rzeczy z lamami. Kubeczki jednorazowe. Taśma taka. Znaczy nie taśma, to jest folia aluminiowa. Nie wiem po co mi to, ale mi się przyda. Lecimy dalej. Jeju, jeju. I tyle tego jest, że naprawdę. Gumka taka, też z lamą, należy do tych rzeczy też, o tego. Dalej, taśma z lamami, musiałam to kupić. Oto są takie karteczki, otwieramy i mamy cały zestaw karteczek z lamami. Nawet jeżeli Wam się to wykorzysta, to możecie poprzyklejać tam swoje zdjęcia nawet. Jeju, byle co Wam przyjdzie do głowy, bardzo ładne. Nawet tego nie otworzyłam jeszcze.
wykrojniki, można to tak nazwać, takie. Mamy tak, to było z Pepko, tak. Te rzeczy były z Tengera, to jest z Pepko, oprócz tej gumeczki, bo to jest z innego sklepu, tam napiszę wam. Taki wykrojnik, ananasik, do tego jeszcze był kaktusik. I oczywiście lama, no Nela nie kupuje rzeczy takich bez lam. Gumki. Wkładajcie sobie, jeżeli wam się bardzo nudzi na lekcji, chociaż tego nie polecam robić, ponieważ pani może wam to zabrać. Nic o tym nie wiem. Wkładacie sobie to na palce i udajecie byka. Ale możecie tym ścierać, bo to jest gumka. Gadżecik. Kupiłam sobie także lampkę nocną. Lamę. Z Tigera. Teczka z lamami. Nela ma świrka. Oto naklejki, takie na zeszyt. O tym będzie mowa. Na razie nie będę spoilerować. I takie naklejki na zeszyt przydadzą mi się dalej. Teczka. Bardzo ładna, podoba mi się. Rzecz bez lamy, ale bardzo ładna. Koleżanka. Od koleżanki też dostałam. Taki jakby dzienniczek. Tu mamy magnesy, możemy to przyczepić na lodówkę i sobie pisać ołówkiem. Dalej. Linijka. Ta linijka jest bardzo fajna, z Biedronki. Tam to było z Pepko. Teczka nie pamiętam skąd, ale będzie napisane. O, proszę. Składamy. Normalnie jaki gadżet. No kurczę, no możemy mieć taką długą linijkę w takiej krótkiej linijce. No po prostu świetne. Lecimy dalej. Samo przyjemne naklejki. Fajne, fajne. Dalej. Naklejki do zdabiania zeszytów. Ja tu sobie już pisałam na nich. O, bo one są takie papierowe, że można na nich pisać spokojnie. Jest ich tutaj, w tym akurat jest 10, nie wiem, więcej niż 10, na pewno tak ze 150, nie wiem, podaj wam to opiszę, w opisie. Tutaj takie, o, happy birthday i takie proszę naklejki w kształcie serduszek. Bardzo fajny cyrkiel z Lidla, bardzo mi się podoba. Kręcicie, tu jest takie kółko, nie widać go na razie. Kółko kręcicie i on się rozszerza. Bardzo jest przydatny i bardzo fajny. Na walizkę za 9 zł. Proszę bardzo. Można? Można. Pelikanik, gdzieś wyjeżdżamy. Dobre było na wakacje, już niestety nigdzie nie wyjeżdżamy, ale wycieczki szkolne są. Korektor. Korektory zwykłe. To zaraz pokażę. Korektory właśnie z Biedronki, takie z wymiennym wkładem. Chcę to szybko pokazać, ponieważ ten odcinek będzie naprawdę długi. Wymiennym wkładem, różowe. Oczywiście różowe, bo ostatnio mam fazę na róż. Takie zakładki na magnes. Te są takie inne, na książki można. O. Ostatnio na targu książek kupiłam. Taki oto króliczek. Mam jeszcze lamę. Tak, Nela ma lamę. Nożyczki. Nożyczki z Biedronki. Wkładamy. Zabezpieczone, zabezpieczone. Mamy pewność, że się nic nie stanie. Taki kolorowy jakby korektor. Możecie sobie na korektor, na kolorowo, tak korektorem. Można to jako korektor, ale można też dla ozdoby. Też taki różowy. I ostatnią rzeczą jest oto taki bardzo inspirujący nas korektor. Tu jest taki kliczek, o tu. Klikacie, wychodzi nam wam z tej strony dziubek i to jest korektor, kochani. Możecie korektorować na maksa. I to już wszystkie rzeczy w tym odcinku. Ja naprawdę się na tym dużo nagadałam. Musiałam to szybko, sprawnie zrobić. Więc docencie to razem z moją siostrą Alicją. Docencie to i zachęcam was do zostawienia takiego czegoś, takiego czegoś, takiego czegoś. Czyli łapki w górę. Zachęcam was bardzo serdecznie, ponieważ dla mnie to będzie nagroda, aby mogliście obejrzeć ten filmik. Więc zachęcam was do łapki w górę i tak jak mówiłam na początku, subskrybujcie z dzwoneczkiem, bo kto nie lubi dzwoneczków. Więc żegnam się z wami, kochani. Widzimy się w następnym odcinku już jutro.